doświadczenie. Rozgląda się. Piękne punkty. Rozglądał się. Gdzie są partnerzy? Znalazł pięknie. Bober, spokojnie. Widać, że współpraca co tydzień w klubie owocuje tutaj, na boisku. Artento, ekskluzywny rezydent, tutaj pokusił się... Aj! Piłka zatańczyła na obręcze, jakby to powiedział Roman Kieroński. Majki pięknie tu się poświęcił. Majki bardzo ofiarnie. To jest człowiek sportowiec. Poświęcenie. Dusza sportowca. Walczy tutaj o tytuł MVP. Podanie do Maciatego. Jednak Maciatek pozwolił spokojnie piłce opuścić plac gry. Było tam więcej emocji w grze. Graj, nie gadaj. Majki, graj, nie gadaj, dokładnie. Będzie dobrze. Świetne podanie do środka, Kubuś, do Kuby. Punkty, kolejne fantastyczna punkty. Fantastyczna akcja, czy nie sądzisz? Zbigniewie? Włodku, niestety cię nie słyszałem. Uszy się myje, a nie wieszy. Dźwiedź. Spokojnie. Edek. Sprzedawca kredek. Doświadczony, bardzo doświadczony zawodnik. Proszę bardzo. Artento tu odek. Aj! Wyszedł. I Majki. Troszeczkę się zaczerwienił. Miałem kiedyś poloneza w takim kolorze. Sundrek. Kuba. Bez punktów, niestety. Bober zbiera. Świetna zbiórka, już pędzą. Będzie lewą stroną. Będzie Artento. Bardzo szybki, Artento. Nieasekurowany przez żadnego ze swoich partnerów. Gdzie są partnerzy? Nie ma. Piotrek próbował sam, niestety. Myślę, że słowo partnerzy w tym wypadku nabiera podwójnego znaczenia. Paweł. Punkty. 23 punkty dla drużyny Kubowiczów. 49 dla klubu 139. Troszeczkę wolniejsza gra już teraz, w drugiej części spotkania. Ktoś nam wziął... A nie. Maciaty osłaniał ciałem piłkę do samego końca. Maciaty, to nie hokej! Przede wszystkim jest to oznaka luzu. I doświadczenia. I Piotrek. Kolejne punkty. Bardzo cenny zawodnik. Drużyna Klubowiczów wróciła do swych przyzwyczajeń, broniąc z jednym zawodnikiem. Sundrek sam. Aj. Bardzo nieskutecznie, bardzo. Nic. Ale... Sundrek. Jest Maciek. Czy wróci piłka? Nie, Maciek sam. Maciek zrobił to niczym Karim Abdul-Jabbar. I piłka dla 139 tu, a i Sundrek jednak. Jest Sundrek na posterunku, podaje do Maciatego. O, i teraz rozgrywają w trójkącie rozgrywają. Po co? I nie zdobywają ostatecznie punktów. Aj, powrót do obrony, proszę spojrzeć na powrót do obrony. Jeden. Czy Majki da radę? Sundrek. Fantastyczny dribbling tego zawodnika. Sundrek postanawia sam rozstrzygnąć losy spotkania. Spławik rzuca, bez punktu. Proszę Państwa, dlaczego Spławik? Zapytałem go o to przed meczem. Nikt do końca nie wie. Podobno... Spławik awansował do roli obrońcy, proszę zauważyć. Podobno jak był młody, często chodził na ryby. Wszedł Tesco na boisko. Co się dzieje? Dżela również weszła na boisko, zastąpił Artento. Podobny wzrost, to prawda. Piotrek, kolejne punkty. Aj! Niestety. Jest to. Za długo troszkę rozgrywa. Ale Majki... Aj. Myślę, że poziom meczu spadł, możemy przedstawić naszym widzom nasz konkurs internetowy, w którym pytanie brzmi, ile palców u rąk miał Magic Johnson? Kolego Włodku, może zaprezentujesz możliwe odpowiedzi?
Są trzy możliwe odpowiedzi. Odpowiedź A, 3. Odpowiedź B, 20. Odpowiedź C, 19. Nie podajemy ani numeru telefonu, ani maila, na które można odpowiadać. Wysyłacie SMS-y pod numery... Ponieważ nie mamy nagród. Pojawiające się na ekranie podczas emisji programu Taniec z Gwiazdami. Dla zwycięzców mamy atrakcyjne, kolorowe długopisy. I spotkanie z Piotrem Gąsowskim. Sundrek, czy on dzisiaj odpoczywał? Czy to już trzecia kwarta pełna na noga? I miara, Ola, miara. Ola rzuca, niestety. Niestety niecelnie. Zbiera najwyższy na boisku. Edek spokojnie. I największy duchem. Bez problemu. Wynik 53 do spotkaniu. Fantastyczne zagranie do Spławika, jednak ten nie przejmuje jest piłki. Jest to sport. Ola, dwa punkty. Nie, jednak nie. Przepaść punktowa dzieli obie drużyny. Kolejna zbiórka, Sundka, tym razem w ofensywie. 25 punkty dla drużyny klubowiczów. Eddie ze spokojem rozejrzał się, poszukał swoich partnerów. Zbiera Mike. Trochę ofiarnie, niestety traci piłkę. Proszę Państwa, tutaj jest Maciek z nami. Jest Maciek na ławce. Witaj Maćku. Witam. Mam do Ciebie pytanie Maćku. Korzystając z chwili okazji tutaj w grze. Słuchaj, gdy byłeś na czwartym roku uczelni, przeniosłeś się ze swojego rodzinnego miasta w południowej Karolinie do Chicago, by grać w kosza. Czy ten ruch miał na celu znalezienie sobie lepszych przeciwników do gry? Tak, zdecydowanie. Czy to wszystko, co powiesz nam na ten temat? Na razie przegrywamy. Myślę, że jak wygramy, to będzie lepszy humor i mogę coś więcej powiedzieć. Maćku, trzymamy kciuki cały czas, powodzenia w grze. Dzięki, na treningach Maćku, lepiej. Tak. Maćku, czy gdy wygracie ten mecz, przewieziesz nas swoim fajnym granatowym BMW? Wygrywaliśmy, ale liczę i chyba nerwy zjadły po prostu. A ile było sparingów, Maćku? Dwa, obydwa oczywiście wygrano, no ale dzisiaj nie pokazujemy po prostu klasy. Nerwy? Chyba nerwy, ale przyzwyczają się, myślę, że rewanż będzie dla nas. Ale Maćku, jesteśmy dopiero niewiele za połową gry, może jeszcze się uda. Czarno to widzę dzisiaj. I tym optymistycznym akcentem kończymy ten krótki wiwat. Maćku, może powiedz mi jeszcze, jak widzisz dzisiaj grę twojego szwagra z numerem, występującego z numerem 5 Łukasza? Jak oceniasz jego zaangażowanie w grze, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie? Zaangażowanie może jest, ale nie widać efektów, może dlatego, że dawno nie grał. Trochę jeszcze potrenować. Czy ty jesteś jego takim, można powiedzieć, mentorem koszykarskim? Nie, tutaj kolega z numerem 2 zdecydowanie. A no tak, kolega z numerem 2, on jest dzisiaj tak, na pewno jest wyrazistą postacią dzisiejszego spotkania. A czy, Maćku, ostatnie pytanie, powiedz mi, czy liczysz dzisiaj na wybranie Ciebie tak zwanym MVP? Nie, dzisiaj nie. Dzisiaj jestem chory, 38 stopni gorączki miałem, także... Dzisiaj bardziej dla relacji sobie grał. A, czyli prawie jak Michael w finałowym meczu z Utą. No tak, prawie. A kto twoim zdaniem jest głównym kandydatem do tego właśnie tytułu, wyróżnienia? Mi podoba się oczywiście numer 8 i numer 8 także. Także te dwa numery mogą zdecydowanie wygrać. Myślę, że masz... Wyróżniają się dzisiaj na boisku. No tak, no zdecydowanie. Myślę, że masz rację. I dziękujemy w takim razie. Życzymy powodzenia w kolejnych kwartach. Ja też dziękuję. Sundrek dzisiaj, czy to po raz pierwszy szedł z boiska? Być może, jest taka szansa. Nie widziałem wcześniej. Tiesto i punkty. Proszę Państwa, 55 do 29.